Witamy serdecznie, legenda, podróżniczka, sinolożka, historyczka sztuki, fotografka, pani Elżbieta Dzikowska. Bardzo serdecznie witamy. Ja witam państwa. Jest mi bardzo miło, że tu jestem. Świetnie wyglądacie, a myślę, że ja też jak na swoje 84 lata, to całkiem nieźle. Nie, no zapraszam. Proszę sobie. Ja na ogół stoję, ale każą mi usiąść. Nie ma wyjścia. Będę widziała państwa, będę, tak. Wszyscy siedzimy, bałyśmy się, że nie wstaniecie, a tutaj cały czas przychodzą tłumy. Pani Elu, tyle przygód na koncie, a czy była pani kiedyś na Woodstocku, na Poland Rock? Zdarzył się taki festiwal w pani życiu? Nie, wstydzę się, ale nigdy nie byłam i jestem dzisiaj po raz pierwszy i to w Płotach. Taka polska nazwa to lepiej. A najbardziej mnie zdziwiły te namioty. Morze namiotów. Pofotografuję, jeśli państwo pozwolicie, bo chciałabym sobie głęboko w pamięć zachować to nasze spotkanie. Ale... Jesteście nadzwyczajni, że wam się chce, że tu jesteście, że na pewno rano i na pewno noc i wieczór, tak? I dużo się działo. Jestem szczęśliwa, będąc z wami. Ale droga była długa. Jak rozmawiałyśmy kilka dni temu, to... Droga długa, długa, ale warto. Ale warto. Zastanawiała się pani, czy jest tutaj jakiś zabytek, jakieś atrakcje w okolicy? Coś udało się zobaczyć? Albo może nie. W drodze powrotnej? W drodze powrotnej liczę na jakieś zabytki, ale ja znam tę okolicę, ponieważ ja piszę książki o Polsce. Nie tylko robiłam audycję Pieprz i Wanilia, ale pisałam książki Groch i Kapusta, a teraz piszę już 7 tom Polski znanej i mniej znanej i właśnie bardzo wiele miejsca poświęcam tym ziemiom, województwu zachodniopomorskiemu, ponieważ ma ciekawe zabytki, a mniej znacznie znane niż te mazowszańskie, powiedzmy. Jest tutaj coś takiego wyjątkowego, do czego pani wracała, albo co z wielką chęcią opisywała? Tak, oczywiście, tu wszystko. To może festiwalowicze powinni coś koniecznie zobaczyć. Tak, no kamień pomorski, tak, koniecznie trzęsacz, póki jest, tak. No, także w Szczecinie są ciekawe obiekty. Naprawdę, w moich książkach znajdziecie informacje. Rzetelne, takie mało może czasami poważne, ale rzetelne, ponieważ ja z wykształcenia jestem nie tylko magistrem sinologii, czyli języka chińskiego, ni hao, dzień dobry, ale także historii sztuki, więc podchodzę rzetelnie do problemu. Jesteśmy na spotkaniu, wyjątkowym spotkaniu. Takich spotkań pewnie miała pani w swoim życiu dużo, ale na początek muszę zapytać o to najbardziej wyjątkowe. Jakie to było spotkanie? O, wyjątkowe spotkania to były na przykład w Etiopii, tak, gdzie jechałam na południe tego kraju, który się różni od północy. Na północy panuje ortodoksyjny prawosławie, a na południu wierzenia ludowe i plemiona żyją tak jak niegdyś, tak. I jak jechałam do plemienia Mursi, to towarzyszyli mi policjanci. Ja mówię, czy do wszystkich jeździcie? A oni mówią, nie, tylko do zwierząt i do Mursi, żeby panią chronić. Nie było potrzeby. Zrobiłam dużo zdjęć, bo tamte kobiety są szczególnie ciekawe. Noszą w dolnej wardze taki talerzyk gniniany. Jak mają kilkanaście lat, to robi im się dziurę w dolnej wardze, wybija dwa zęby, żeby ten krążek
się lepiej trzymał i to podobno jest pięknie, tak. A pytałam, co robicie, jak jecie? No wyjmujemy i pokazały mi, jak to się robi. Także to było spotkanie bardzo ciekawe. Dowiedziałam się, jak się tam zawiera małżeństwa. Wiecie, że panowie to są głównie pasterze. Pasą owce i kozy, tak, i krowy. Ale nie dlatego, żeby zapewnić domowi mięso, tylko dlatego, żeby kupić żonę. Żona kosztuje od 4 do 6 krów. Tak, także takie zwyczaje i niezwykłe spotkanie miałam w plemieniu Mursi, gdzie się dość długo żyje, chociaż nie ma tam lekarzy ani szkół, są tylko znachorzy, ale powietrze jest czyste i się jest skromnie, tak, bardzo skromnie. To musiało być na pewno wyjątkowe spotkanie, ale mnie bardziej ciekawią kulisy. Jak to się stało, że pani tam mogła wejść i robić zdjęcia? No bo nie możemy wejść tak sobie o do plemienia i... Najważniejszy jest szacunek dla ludzi. Jak się gdzieś przyjeżdża, to trzeba iść do wójta, do sołtysa, pokłonić się i poprosić o pozwolenie. I wtedy będzie dobrze, tak. Wtedy można wszystko fotografować, a inaczej to można dostać kamieniem w głowę nawet. Ale jak rozumiem, to się pani nigdy nie zdarzyło. Nie zdarzyło mi się, nie, nie, ominął. Ale właśnie, przy okazji robienia zdjęć i fotografii, niedawno w Muzeum Tonego Halika w Toruniu można było zobaczyć wystawę zdjęć z Papui Nowej Gwinei. Nie mylę się? Z Papui Nowej Gwinei była piękna wystawa w Toruniu w Muzeum Podróżników, albowiem była niezwykle zrobiona, bo do zdjęć dużych formatów przyczepiono autentyczne eksponaty, a to torbę, a to maskę i to zupełnie inaczej wyglądało. Ale teraz nie ma tam tej wystawy, jest wystawa poświęcona stuleciu urodzin Toniego Halika, mojego męża przez 25 lat, a już 25 lat w tym roku upływa, jak on nie żyje, jak mnie opuścił, tak. Ale istnieje właśnie w tym muzeum. W Toruniu zapraszam, bardzo ciekawe, Franciszkańska 9-11. Są dwie kamieniczki wypełnione moimi darami. A po długim życiu, bo ja po babci jednej, jedna babcia żyła 100 lat, a dokładnie 94, po długim życiu ofiaruję muzeum w Toruniu, ale to będzie inna kamienica, także wszystkie swoje zbiory malarskie, bo ja mam bardzo dużo, bardzo dobrego malarstwa polskiego. Robiłam wywiady z nieżyjącymi już niektórymi, jak Hasior, jak Nowosielski, artystami, jak Fijałkowski, tak? To wszystko zostanie przekazane do muzeum, jak mówię, po moim długim życiu. Na razie się sama tym cieszę. Myślę, że to będzie kolejny powód, żeby odwiedzić to muzeum. A, chciałam wam powiedzieć, że w Muzeum Podróżników jest największa w Polsce kolekcja biżuterii etnicznej. Ja dzisiaj ranek to jest tak tam skromnie ubrana, od jakiś naszyjnik z plemienia Masajów, Kenia, jakieś pierścionki z Meksyku, ale tam trafi, tam jest cała kolekcja i też kiedyś trafi to, co noszę teraz też. A trochę mi jeszcze zostało. Ale wspomnieliśmy już o Tonym Haliku, to także było wyjątkowe spotkanie w pani życiu, prawda? Gdzie? Spotkanie z Tonym Halikiem w Meksyku. No. No to było wyjątkowe spotkanie, bo ja to niego poznałam w
telewizorze marki Wisła, który stał na podłodze mojego skromnego mieszkania. Opowiadał o skoczkach z Acapulco. Powiedziałam, jaki śmieszny facet, i go wyłączyłam. Nie wiedziałam, że z nim spędzę 25 lat, najciekawsze 25 lat mojego życia. Ale potem ja pracowałam w miesięczniku Kontynenty, gdzie prowadziłam dział Ameryki Łacińskiej. Pojechałam do Meksyku, pierwszy raz statkiem handlowym o romantycznej nazwie transportowiec, a potem już normalnym samolotem. I dostałam stypendium do Peru na rok. Jechałam przez Meksyk, bo tam był Światowy Kongres Latynoamerykanistów, na którym referowano najnowsze odkrycia. Jak się dowiedział Ryszard Badowski, że jadę przez Meksyk, to prosił, żebym zrobiła wywiad z Tonim, bo chciał wznowić z nim wywiady, programy, jakie kilka lat temu zrobił. No ja powiedziałam, dobrze, bo skończyłam wtedy kurs operatorski. Przyjechałam do Meksyku, dzwonię, Toniego nie ma. No co robić? Dzwonię do ambasady polskiej, a tam mówią, że moje stypendium nieważne w Peru, bo przyszła depesza, że pani minister kultury, no to się zdarza, zdymisjonowana. Tak, no więc wracam do ojczyzny, ale bo nie miałam kasy. A liści mój przyjaciel, malarz José Luis Cuevas, zaprosił mnie na obiad ogrodowy. Byli tam intelektualiści, pisarze i pan prezydent Meksyku. I pan prezydent posadził mnie przy sobie przy obiedzie i zapytał, a jakie ma pani plany? No to powiedziałam, że jadę miałam jechać do Peru na rok, ale się nie udało. Wracam do ojczyzny. A dlaczego? Przecież my możemy dać pani stypendium na rok. Niech pani przyjdzie jutro tu i tam na przyjęcie, będzie mój rzecznik prasowy załatwi. Przyszłam, nikt mnie nie chce wpuścić. No, ale wydarłam z notesu kartkę, napisałam liścik do prezydenta, podałam, zostałam zaproszona, zostało stypendium załatwione. No i za kilka dni telefon od Toniego, który wrócił z Gujany Francuskiej, i tak żeśmy się poznali. I takie były początki Pieprzu i Wanilii, audycji, którą może starsi z Państwa oglądali. To oglądał, ręce do góry. O, to proszę bardzo. A proszę Państwa, a była nagrywana w naszej piwnicy. Studio znajdowało się w piwnicy, którą ja później przekształciłam na pokój ping-pongowy, a teraz jest tam magazyn moich zdjęć, bo ja robię zdjęcia nie tylko dokumentalne, ale i takie artystyczne. To fotografuję małe fragmenty natury, przeskalowuję do dużych formatów, 1,80 m na 1,20 m, i ta natura staje się abstrakcją, zaświadczając, że abstrakcji nie ma, że wszystko wywodzi się z natury. I mam różne wystawy. Teraz w Poznaniu jest na przykład wystawa moja Świat jest w paski. A gdzieś była wystawa też, co robią kobiety, żeby się podobać. Okazuje się, że robią wszystko w różny sposób na świecie, a cel jest ten sam. Podobać się wam, panowie. I sobie samym też. Nie sposób zapytać też o to, co was połączyło z Tonem Halikiem i jak wyglądała ta miłość, jak skradł pani serce. A to na spokojnie.
Czym skradł pani serce? Serce sercem, no zaimponował mi nie urodą, bo piękny nie był. Brawo. Ale był mądry, inteligentny, szalenie dowcipny i bardzo pracowity. A poza tym uległy. Mówił... Spodobało się najbardziej. Zapytał mnie pewnego razu, Elżuniu, bo tak się do mnie zwracał, a gdzie teraz chciałabyś pojechać? Ja powiedziałam, tropem romańskich katedr. No to kupił przyczepę niewiadów i tą przyczepą pojechaliśmy aż do Santiago de Compostela, po drodze zwiedzając co trzeba. A zresztą mieliśmy już doświadczenia, bo w Stanach Zjednoczonych przejechaliśmy przez 7 miesięcy 24 stany tropem rezerwatów indiańskich i parków narodowych i zrobiliśmy 19 filmów. I teraz jak COVID i nie miałam co robić, gdzie jeździć, to opisałam tę podróż i to jest trzeci tom tam, gdzie byłam. Nieznany kraj. Powinna się ukazać w tym roku. Pani Elżbieto, niedługo po tym, jak się poznaliście, w 76 roku postanowiliście odkryć wspólnie Vilcabamba, czyli dawną stolicę Inków. Co to było? To była najciekawsza przygoda w moim życiu, oprócz wzniesienia pomnika Ernestowi Malinowskiemu, twórcy kolei transandyjskiej w Peru, najwyższej do niedawna. Ale jak wracałam z tego Meksyku, miałam trochę pieniędzy zaoszczędzonych ze stypendium, pojechałam przez Peru. I tam poznałam profesora historii Edmundo Guillena. I on powiedział, że wrócił dopiero z Hiszpanii, gdzie w archiwum indiańskim znalazł listy żołnierzy, którzy zdobyli Vilcabambę, walczyli o Vilcabambę, ostatnią stolicę Inków. Ale gdzie się ona znajduje? No właśnie, poszukiwano jej, ale nikt nie wie. Ale on chce zrobić, Edmundo Guillén, wyprawę. Ja mówię, to ja koniecznie chcę dołączyć, 76 rok. No dobrze, ale nie ma za co. No to ja zafascynowałam Toniego. Toni swoją amerykańską telewizję, bo on pracował w NBC, amerykańskiej telewizji. Pieniądze się znalazły i pojechaliśmy szukać Vilcabamby. Najpierw samolotem, potem pociągiem, potem ciężarówką, a potem tydzień na koniu i mule. Tak, raz mnie nawet ten koń zrzucił i ciągnął w strzemionach kilkadziesiąt metrów. Toni był tak przerażony, że nie zrobił żadnego zdjęcia, czego nie mógł sobie darować. No. No ale pojechaliśmy do tej Vilcabamby, żeby to Espiritu Pampa się nazywało, żeby zrobić zdjęcie, trzeba było wycinać drzewa. No trudno było, ale znaleźliśmy co trzeba. Profesor Guillén ustalił, że jest to Vilcabamba. Zrobiliśmy po powrocie konferencję prasową w Limie, stolicy Peru. Tak, pisały o nas dzienniki, a potem okazało się, że 15 lat temu był tam już jakiś amerykański archeolog, że wcale nie byliśmy pierwszymi, ale byliśmy pierwszymi Polakami i pierwszymi, którzy zrobili filmy. To nie dla amerykańskiej, a dla polskiej telewizji. No za więc... to należą się gromkie brawa. Dziękuję, Karolino.
Pani Elżbieto, wróciła tam Pani po 4 dekadach przy okazji powstawania biografii o Pani w 46 lat. O to ponad. Bo mi niejaki Romek Warszewski, który się dobrze na Peru zna, ma nawet żonę peruwiankę, zaproponował napisanie biografii. Ja się napisanie biografii bym nie zgodziła, bo po co? On jeszcze napisał legendarne jakieś tam, taka legendarna, ja żywa i skromna, tak, no. I skromna. Ale on powiedział, że pojedziemy do Wilcabamby, jak się zgodzę. To żebym zobaczyła, jak ona teraz wygląda. To się zgodziłam za własne pieniądze zresztą. Tak. No i pojechaliśmy do tej Wilcabamby, która teraz już jest odkryta, łysa, wszystko jest na widoku, nic nie trzeba wycinać, pracują archeolodzy. No ale myśmy się przyczynili, sądząc choćby po tablicy, która w Cusco w Muzeum Inkarskim istnieje i mówi o naszej wyprawie. Jak będziecie w Cusco, to zajrzyjcie pod schody. No i tam, na ponad 3000 metrów, biegała Pani jak kozica. Nieprawda. Po raz pierwszy zachorowałam na sorocze. To jest no brak powietrza. Ja byłam 13 razy w Peru, z 10 razy w Cusco i nigdy mnie ta choroba wysokości nie dopadła. Po raz pierwszy. No i musiałam niestety jechać do szpitala, żeby mnie dotlenili i od tej pory już chodziłam z butelką właśnie powietrza, tlenu. Tak, i jak pojechałam jeszcze wyżej, bo 4818 metrów na przełęcz Ticlio, gdzie doprowadziłam do wzniesienia pomnika Ernesta Malinowskiego, to też już z butelką tlenu, chociaż zawsze byłam tam bez. Tak, ale ten pomnik jest ciekawy. Robił go Gustaw Zemła, który u was w Szczecinie też ma piękny pomnik, takie 3 skrzydła. Mój przyjaciel, cieszę się. Tak, i no, autor biografii opisywał, że mimo wysiłku, który musiała pani włożyć, no, zdjęcia musiały powstać. Biegała tam pani i chętnie no zdjęcia tak robiła. No. Jak robiłam zdjęcia, to zapominałam, że mi brak powietrza. Oczywiście, bo to jest taka dynamika, taki napęd. Tak, a robienie zdjęć to moja pasja. Tak. A akurat byliśmy z Romkiem wtedy, kiedy było święto słońca i tańczono na tym, na placach w Cusco i na twierdzy Sacsayhuaman. Tak, także powstały zdjęcia ciekawe, bo ja te zdjęcia robiłam do książki, która powstaje, albumu, który się nazywa Fryzury i nakrycia głowy. Taki album powstaje mój, bo był album Uśmiech świata, ale jest wyczerpany. Był album o Ponidziu, też jest wyczerpany. Był album Drzwi i okna świata, jeszcze dostępny. I był album Dzieci świata, który dzisiaj nawet przyniosłam dla Jurka Owsiaka, żeby kochał te wszystkie dzieci, ale nie wiem, gdzie ten album tam ma. Myślę, że go namierzymy. Dominika się nim tak, wie. Zaraz zlokalizujemy album. Myślę, że nie zaginą, bo taki ładny. Ja bym chciała przypomnieć, że jesteśmy tutaj razem i serdecznie zapraszamy do zadawania pytań, więc jeżeli urodziły się jakieś pytania w międzyczasie, no to powoli będziemy zapraszać do ich zadawania. Ja na wszystkie odpowiem, nie ma pytań niedyskretnych. Można zrezygnować z odpowiedzi. To za sekundkę, a jeszcze tylko jedno pytanie. A propos właśnie, o jest, pojawił się, dziękujemy. O, pięknie. Jest album, jaki ciężki. Tutaj. O, to może ja pokażę? O, tak. Zobaczcie Państwo. Teraz. Dzieci świata, to najnowszy album. To na pewno.
ale robiony przez kilka lat, bo ja przez wiele lat jeżdżąc wszędzie, a byłam prawie wszędzie, poza Albanią i Danią. Takie europejskie, prawda? Niedaleko, ale tam, bo gdzie to niedaleko właśnie. A czy ten aparat fotograficzny to jest taka rzecz, której pani nie może nie spakować, nie zabrać ze sobą? To musi być zawsze w walizce, bo w plecaku. Zawsze coś po drodze może się wydarzyć, coś ciekawego. Taki trochę talizman, czy...? Talizman... No, taka rzecz nieodzowna, jak szczoteczka do zębów. Proszę bardzo, mamy pierwsze pytanie, tak? Dzień dobry, Rafał. Po pierwsze to chciałem powiedzieć, że wspaniale, że pani z nami jest. Dziękujemy bardzo. Brawo. No, budzą się wspomnienia, jak panią widzę, te miłe programy o podróżach. I mam taki zestaw pytań. Kiedy poczuła pani właśnie ten zew przyrody? Czy miała pani podczas tych wszystkich lat jakieś sytuacje takie, w których faktycznie było gdzieś tam albo niezorganizowanie, gdzie było, powiedzmy, gdzieś jakieś otarcie się o śmierć może nawet, bo wiem, że niekiedy się jedzie gdzieś burz, nie wszystko jest dograne i powiedzmy ci Indianie tam już nie reagują. No i trzecie takie już takie spokojne, czy słucha pani w miarę ostrej muzyki i czy ogólnie, jaką pani lubi muzykę? Najniebezpieczniej to było tam, gdzie nic nie było. A mianowicie w Etiopii, gdzie zeszłam rano sfotografować rzekę, bo ona w nocy dopiero spłynęła. I fotografowałam ślady takie w powietrze, które wiatr zostawił. I nie patrzyłam pod nogi i wpadłam nagle. No i tam wpadłam tak gdzieś aż za kolana. I gdyby nie szybka reakcja, rzuciłam się przed siebie, zaczęłam wyciągać jedną nogę, drugą nogę, to by nikt, i zamknęłaby się nade mną ta dziura, to by nikt do dzisiaj nie wiedział, co się ze mną stało. A ja wyszłam z tego, spojrzałam na siebie i roześmiałam się, bo byłam w nowych spodniach i one całe były uwłocone, tak. A pierwszy zew natury, ja jestem podlasianka i grzyby, tak, chodziłam po grzyby, tak, dookoła i tak w ogóle przez lasy, kochałam lasy, tak. Teraz kocham góry, zwłaszcza Bieszczady. To takie piękne góry. Tak. I w hotelu górskim w Ustrzykach Górnych, gdzie się zawsze zatrzymywałam, tam jest cała wystawa moich zdjęć stała. Nie tylko przyroda, ale też kościółki, cerkiewki, żeby turyści wiedzieli, co zrobić z czasem, jak nie ma pogody, żeby iść na połoniny. Kocham Bieszczady. Dla mnie najpiękniejsze góry na świecie. Miasto najpiękniejsze, uprzedzę pytania, to Wenecja, a drugie Toruń. No. Bo ja jako krytyk sztuki co dwa lata, od 30 lat jeżdżę na Biennale sztuki do Wenecji i parlo italiano. Bardzo dziękuję. Proszę. My dziękujemy również. Proszę bardzo. Dzień dobry, moja na imię Ola. W wieku 12 lat zaczęłam robić zdjęcia i nagrywać filmy. Bardzo chciałam pani za to podziękować, bo w głównej części pani mnie zainspirowała. I pani Martyna Wojciechowska również do podróży. Panie obie sprawiłyście, że wiem, że to jest część mojej drogi życiowej i za to bardzo dziękuję. A moje pytanie jest takie, ponieważ udało mi się przepłynąć Atlantyk i dostałam się na studia w tym roku, zdałam maturę. Brawo, gratulacje.
Dodam, że moje wymarzone. I teraz moje pytanie takie. Jak pani sobie radziła z podróżami i nauką? Bo ja mam z tym dalej problem, nie ukrywam i nie wiem, jak to dalej będzie, czy mi się uda podróżować i odkrywać taki piękny świat dalej. Chcieć to móc. No. I tutaj... I najważniejsze to chcieć. Chcieć, żeby się chciało chcieć. To jest najważniejsze. No i mieć pasję. Życie bez pasji jest jak potrawa bez soli. A jak pani nie należy przesalać, ale jak pani tą pasję ma, to cudownie. Bardzo dziękuję, bo to pani mnie zainspirowała w głównej części. No, niech będzie dobrze. Może się spotkamy na trasie. Witam serdecznie, mam na imię Ina. Przeczytałam pani biografię i oglądałam ostatnio spotkanie u pani Martyny Wojciechowskiej. I chciałam przede wszystkim wyrazić ogromny podziw dla pani kobiecości, uśmiechu, biżuterii. Kobieca mimo tych włosów, tak ściętych. Piękna, piękna. Ja właśnie poproszę o słowo komentarza, jeśli chodzi o to piękno, bo pani, taki jeden cytat, który zapisałam sobie w pamiętniku po przeczytaniu biografii, że wiek to jest stan umysłu i że nie ma co się nim przejmować. I tak jak pani powiedziała, że najważniejsze jest, żeby chciało się chcieć. Tak. Stan umysłu niezależnie od wieku. Są młodzi staruszkowie też. A ja czego mi brakuje? Jestem z wami, nie mogłabym siedzieć przed telewizorem, prawda, ale jestem z wami, tak, bo mi się też chce. I bo się Jurkowi chciało zaprosić, bo się Dominice chciało popracować, Karolinie. I cieszę się, że jesteśmy razem. Naprawdę, nie ma co żyć byle jak. Życie jest krótkie i trzeba je wykorzystać, żeby coś po nas też zostało. Amen. Bardzo pani dziękuję i wszystkiego dobrego. Czyli wychodzimy ze strefy dziękuję. Komfortu. Dziękuję. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Warto tutaj podkreślić, że mimo pandemii powstawały książki i dalej powstają. Jak widziałyśmy się ostatnio, to pani Ela planowała kajaki i wypadł na kajaki z przyjaciółmi. I jadę na kajaki, 9 jadę na kajaki na Bóg. Co roku gdzie indziej jadę. Raz mnie nawet... Ta, jaka to nasza, Borussia, jak się nazywa Dortmund? Po polsku? Prusy, proszę? Prusy? Nie Prusy, Borussia. Niemcy. No co gdzie Niemcy? Tam? Ukraina i Białoruś. Przepraszam. A ja Borussia. Zrozumiałam, Borussia Dortmund. Borussia, tak. No, więc raz mnie nawet ta Borussia zagarnęła, bo nie zobaczyłam granicy. I potem musiałam się wspinać na ich granicę, która znajdowała się, to było na Czarnej Hańczy, znajdowała się na moście. Więc ja się wspinałam na ten most pośrodku, a dwóch soldatów z dwóch stron z kałasznikami stało po bokach. Ale nie dali zrobić zdjęcia. Czyli się zdarzają takie sytuacje, gdzie no, trzeba zapamiętać. Ale potem i tak tylko 15 godzin byłam, bo normalnie 15 dni tam się siedzi, no ale ktoś pomógł. Proszę bardzo. Pewien lobbysta. Dzień dobry, ja jestem Daria. Chciałam pani życzyć, żebyśmy jeszcze bardzo długo czekali na te muzea. I chciałam zapytać o tych ulubionych malarzy i o ulubioną pani muzykę. Czego pani słucha, jak pani jest sama i o to, jak zachować tą siłę, tą witalność i być w takiej dobrej formie.
No więc słucham muzyki klasycznej, tak. Ja jestem, jak przyjechałam tylko do Warszawy na studia, miałam 16 lat, to poszłam na koncert, który prowadził Skorowaczewski i mnie ta muzyka urzekła i od tamtej pory Filharmonia jest moim drugim domem. No i cieszę się, że w Szczecinie jest taka piękna Filharmonia. Tak. A jeżeli chodzi o sztukę, to sztukę z kolei współczesną, tą, która jest w procesie, która powstaje. Którą jeszcze nie wiadomo jak ocenić. Mam wielu przyjaciół, no niektórzy właśnie już nie żyją, tylko zostali w dokumentach, w moich książkach, tak? Ale wielu na szczęście jeszcze żyje, jak Barbara Szubińska, Jan Dobkowski, Leon Tarasewicz, tak, Marek Jaromski, no wielu. Tak, spotykam się stale, właśnie moje środowisko to głównie jest takie artystyczne, no trochę podróżnicze, tak. I staram się, właśnie napisałam dwa tomy, kilka książek o sztuce, ale dwa tomy artyści mówią. I jeden tom to jest, są wywiady z malarzami, drugi z grafikami. Kto wie, czy trzeci nie powstaje z rzeźbiarzami. Tak. Po tym Będziemy czekać, po tej pandemii. No. Albo przed czwartą falą. Przed kolejną. No właśnie, bo mówiła Pani o polskiej sztuce, o polskich artystach, ale też te dzieła zwoziła Pani z różnych części świata do domu. Nie, no mam trochę, ale mało, głównie polskich artystów. Natomiast zajęłam się polskimi artystami pracującymi za granicą. I z moją przyjaciółką Wiesławą Wierzchowską, też krytykiem sztuki, zrobiłyśmy pierwszą taką wystawę w Zachęcie w 90-tych latach. Tak. 167 artystów ściągnęłyśmy ze świata, mieli tutaj jak gdyby swoje premiery, a potem zostali rozpoznani i mieli już indywidualne wystawy. Z wielu się zaprzyjaźniłam i do tej pory mam kontakty, jak na przykład ze sławną Gabrielą Morawiec, która miała w Mandze też w Krakowie wielką wystawę w ubiegłym roku. Bo ja ich sprowadzam czasami. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry Pani Elżbieto, Mariusz z tej strony. Do tej pory miałem okazję oglądać Panią zawsze przez takie szkiełko. Teraz nareszcie jest ta możliwość porozmawiać oko w oko. Lepiej? Bardzo mi miło, zdecydowanie. No i co, Panie Mariuszu? Przepraszam, że przerwałam. Nie, bardzo miło. Chciałem powiedzieć, zapytać Panią o jedną rzecz. My żyjemy tutaj w takim, no prawie demokratycznym kraju. Prawie. Powiedziała Pani przed chwilą, że zwiedziła Pani prawie wszystkie kraje na świecie. No, czy... tak trochę przesadziłam. No wiem, bez tych dwóch, Belgia i Albania, tak. Czy nie, Dania i Albania. Bez Grenlandii też. O, też. Moje pytanie jest takie. Czadu. Czyli jednak trochę. Nie dałam jeszcze Czadu. Zobaczymy zaraz. Moje pytanie jest takie, czy mogłaby nam Pani powiedzieć, czy miała Pani okazję gdzieś na świecie zobaczyć równie dziwny kraj? Jak nasza ojczyzna? No tak. Wie pan, nie chciałabym się w politykę wdawać. Sami swoje. Dla mnie, niezależnie od tego, jaki ustrój w Polsce panuje, to jest to moja ojczyzna i mój kraj. Prezydent Meksyku, jak się skończyło moje stypendium, zaproponował mi pracę i obywatelstwo.
I ja powiedziałam, bardzo dziękuję, ale nie, ja wracam do siebie. I tak było. Ja sobie nie wyobrażam życia gdzie indziej i uważam, że trzeba pracować dla tego kraju, robić co się da. Oczywiście jestem za tym, żeby został w Unii. Czuję się też Europejką. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję i życzę pani smaku, węchu i przeciwciał. O, dziękuję bardzo. Na zdrowie. Na zdrowie. Dzień dobry, mam na imię Magda, jestem z Łodzi i bardzo się cieszę, że mogę być tutaj na żywo na spotkaniu z panią. Z Łodzi. Takie miasto bez dostępu do morza, ale nazywa się Łódź. Ja wiem, bo w ostatnim tomie, w szóstym tomie Polski znanej i mniej znanej wiele o Łodzi napisałam. Bardzo się cieszę, polecam, że zostaliśmy docenieni. Wstęp, o którym pani mówiła, czyli pieprz i wanilia, uświadomił mi, że prawdopodobnie to pani spowodowała gdzieś podprogowo w dzieciństwie to, jak kreuje swój czas wolny. Bo nurkuję, żegluję, wspinam się, no jakby nie ma rzeczy, których nie próbuję. I stąd takie pytanie, ponieważ powiedziała pani, że część podróży to były podróże z tonem oczywiście, a część samotne. I z mojej obserwacji wynika, że no, mężczyźni rzadko wytrzymują tempo tak intensywnego życia kobiety. I czy łatwiej, czy lepiej było pani podróżować samotnie, czy jednak z mężczyzną? I kto był czyim pierwszym oficerem? Łatwiej było z mężczyzną, bo mężczyzna umiał wszystko zorganizować, więc nie interesowały mnie podróże, hotele. To była jego sprawa. Ale kiedyś też nie było. 15 lat jeździłam sama po Ameryce Łacińskiej. Miałam za pierwszym razem ledwie $180 na 3 miesiące i dotarłam wszędzie, gdzie chciałam, czyli do wszystkich zabytków przedkolumbijskich, do wszystkich sławnych artystów współczesnych i do Siqueirosa, bo jeszcze żył, i do Tamayo. No, a potem Toni właśnie przejął tą rolę organizacyjną, a mnie wystarczała rola inspirująca. A potem jeździłam z przyjaciółmi, mamy grupę przyjaciół, z którymi, którzy pytają mnie stale, a gdzie teraz pojedziemy, a gdzie? Chcieliśmy pojechać do północno-zachodnich Chin, kolejny raz do tych Chin, a do północno-zachodnich, bo przygotowuję album o Chinach, a tam nie byłam. No, ale nie można teraz do Chin pojechać. Dzwoniłam do biura podróży, do końca roku jeszcze nie. No to zajmuję się czymś innym. Tak, napisałam ostatnio Nowy Targ, stolica Podhala. Więc o Nowym Targu, ale głównie o tym, co się znajduje dookoła. A co dookoła? Wspaniałe drewniane kościółki w Trypszu, w Orawce, z polichromiami. Jakie piękne, zachęcam państwa, tak. Bardzo się cieszę, że pani promuje także Łódź i w ogóle wszystkie Łódź zaciekawiła mnie bardzo. Polskie zakątki, bo to jest ważne, chyba dopiero w pandemii odkryliśmy, że nie trzeba jechać za granicę, żeby znaleźć u nas jakieś perełki. I chciałam jeszcze podbić pytanie koleżanki, która wcześniej pytała o to, jak zachowuje się pani w zdrowiu, jaka jest pani rutyna codzienna. No bo przyznam, że ja nie sprawdzałam, ile ma pani lat. Jak pani powiedziała na początku, to myślę, że jak wszyscy uznaliśmy, nie, niemożliwe. Także jaki jest złoty przepis na to, żeby wciąż mieć i wigor, i możliwości fizyczne, żeby i ten apetyt? Jak mówiłam, już powtarzano, że żeby się chciało, a mnie się ciągle jeszcze wszystkiego chce, to jest raz, a poza tym nie rezygnować z ruchu i nie rezygnować z zadań. Tak,
Ja zwłaszcza takich zadań, które dotyczą nie tylko mnie, nie rezygnuję. Tak. I wtedy jakoś mam siłę, żeby do nich doprowadzić, tak jak do postawienia tego pomnika Malinowskiego 4818 metrów, bo mówiono, że to Henry Mengs, Amerykanin, był autorem owej najwyżej do niedawna położonej kolei transandyjskiej. Ja wiedziałam, że Malinowski powiedział, musi tu stanąć pomnik. No i doprowadziłam do tego, tak. Bardzo się z tego cieszę. To jest jeszcze jeden zabytek teraz w Peru. Jak będziecie w Peru, a to jest naprawdę ciekawy kraj, to koniecznie odwiedźcie Malinowskiego i pokłońcie się ode mnie i od Gustawa Zemły, autora pomnika. Bardzo dziękuję za odpowiedź oraz za to, że jest Pani tutaj z nami i za to, co Pani robi, żeby pokazywać nam świat zewnętrzny i nas na zewnątrz. I żeby się nie poddawać. O. Nie poddajemy się. Dobrze. Dziękuję. W międzyczasie pojawiły się też pytania od internautów i tutaj Kasia M. pyta. Czym można było zyskać przychylność lub przekupić tubylców? Czym można było zyskać przychylność lub przekupić tubylców? No, przekupić to się zawsze przekupuje, prawie zawsze trzeba coś dać za zdjęcia, bo to ich robota. Tak, i chcieliby coś. A ja się staram tak nie pozowane zdjęcia uzyskać, bo pozowane jak się płaci, to są już takie sztuczne troszkę. A przychylność życzliwością, szacunkiem, to jest najważniejsze. Tak. Ta życzliwość i szacunek to też są takie wartości, które wyniosła Pani w ogóle, to jest taka lekcja z podróży, coś, co powinniśmy właśnie przywozić też do kraju jako lekcję. Tak, tak, właśnie jak wracamy z Birmy na przykład, to jesteśmy tak jak to było, kiedy Polacy jeszcze byli w dżungli, tam powstawały takie wspaniałe cywilizacja powstała w Angkor Wacie, no. Kasia M. pyta tutaj też jeszcze o to, czy były takie sytuacje, które rozśmieszyły Panią do łez w czasie podróży? Rozśmieszyły. No ja często się śmieję. Nawet moje logo, które podpisuję zawsze w książkach, to jest uśmiech. Tak. A czy do łez? To niekoniecznie, ponieważ ja mam suche oczy i muszę sobie zapuszczać krople. Kasiu, przepraszam. Kolejne pytanie tutaj zadaje Sir Kacza, chyba taki nick. Jaki jest Pani stosunek do YouTube-owo-instagramowych podróżników, w cudzysłowie, którzy w imię wyświetleń i kasy z reklam przekłamują obraz odwiedzanych krajów? Do instagramerów i youtuberów, czyli podróżników działających w mediach społecznościowych. Jaki jest mój stosunek do? Tak. Uwielbiam Martynę Wojciechowską, która uważa mnie za swoją podróżniczą mamę, a ja ją za podróżniczą córeczkę i cieszę się, że córeczka wyrosła pięknie i mądrze, tak. I czuję, jakbym ja była już babcią, bo Martyna ma Marysię, więc... To jest mój numer jeden, a dalej nie trzeba. Bo wiadomo. Martyna chyba nawet mówiła w rozmowie z Panią, że gdyby założyła Pani te media społecznościowe, to pewnie by ten cały tłum tam przyszedł za Panią, więc może to jest jakaś szansa na... To. No, gdyby założyła Pani tak, właśnie media społecznościowe, no wszyscy followersi, obserwujący, aha, fani. Tak, no tak, dziękuję. Jestem bardzo wdzięczna. To zakładamy. No to słuchajcie, brzmi jak obietnica. Proszę, kolejne pytanie tam widzę. Dzień dobry, no, nazywam się Piotrek i kluczowe jest to, że jestem też z Podlasia. W związku z tym, to znaczy tak, urodzony w Białymstoku, aha, mieszkający w Bielsku Podlaskim. Aha, dobrze. Teraz już wiadomo, też musiałam się przenieść. Natomiast ślub na przykład brałem w Supraślu.
I chciałem zapytać panią, jakie są pani ulubione miejsca właśnie na Podlasiu? Bo jakby pani ma większą siłę przekonywania do tych miejsc, więc może wszystkim łódzkowiczom, polędrkowcom tutaj mogłaby pani polecić jakieś miejsca na Podlasiu. Biebrza to Podlasie. Tak. Ponieważ Tykocin to Podlasie, a Tykocin jest niedaleko Biebrzy, a Biebrza to moje ulubione miejsce, ponieważ ja uwielbiam latać nad Biebrzą. Jeżeli oglądaliście ten program Martyny, to tam się wydało, że Martyna pierwszy raz leciała, a ja 11 balonem nad Biebrzą. Uwielbiam tak, więc tak. Tykocin lubię. Lubię też te potatarskie, Bochoniki, Kruszyniany, Sokółkę, no bo imponuje mnie i cieszę się, że ci Tatarzy przyznają się tak do polskości i że zachowują swoje obyczaje. To jest bardzo miłe. Sama pochodzę z Międzyrzeca Podlaskiego, więc niedaleko są Biała, Łuków, Siedlce, ale to Radzyń Podlaski. No nie wszędzie zachowały się przepiękne zabytki. Rokokowy pałac w Radzyniu polecam. No a w Bielsku polecam, tam są ikony Nowosielskiego. Tak, w Hajnówce są też ikony. Tak, no a teraz jadę też no, na Podlasie jeszcze, chociaż część Mazowsza to będzie na ten Bóg. Tak, więc nowe doświadczenia zdobędę. Usatysfakcjonowany. Dziękuję bardzo. Jako, że odezwała się we mnie nutka lokalnego patriotyzmu, to również w imieniu swoim i pani zapraszam na Podlasie. Dziękuję. My Podlasiacy. Dlatego tacy dobrzy ludzie. Tutaj ze strony moje ASP.pl pojawiły się też pytania. Jest pytanie od Jacka. Jakie są najważniejsze cechy podróżnika? I o czym należy pamiętać, zwiedzając świat, ale to może jakie są najważniejsze cechy podróżnika? Ja tutaj jeszcze dopytam, czym się różni dla pani podróżnik od turysty? No, podróżnika cechy są takie jak Podlasiaka, czyli nie powinien być agresywny. My nie jesteśmy agresywni. Jakie tam, przepraszam, jakie... No właśnie, jakie te cechy, że tak, nieagresywny, ja myślę, że to też tolerancja, tak, szanujący swego partnera. Jak mówiłam, i trzeba pójść i poprosić o pozwolenie. Nie można być takim górującym, nadrzędnym. Trzeba być po prostu miłym, trzeba być człowiekiem, bo tamci ludzie są takimi samymi ludźmi jak my i oczekują tego samego, co my oczekujemy. A czym się różni turysta od podróżnika według pani? A turysta od podróżnika, że podróżnik chce przede wszystkim poznać, a turysta odpocząć. No, a ja nigdy nie pod zakurzoną palmą nie chciałam leżeć i się opalać. No, tylko zawsze coś nowego mnie kręci. Ale turyści też czasami odrywają się ze swoich miejsc wygodnych nad morzem i coś chcą obejrzeć ciekawego. Ale podróżnik to przeważnie ten, co go nęci poznanie świata. Czekam na brawa, czy nie brawa, tutaj zastanawiam się, czy... No. Przyzwyczailiśmy się do brawa. Dominiko, to prowokacja. Nie Dominiko, tylko Karolino, przepraszam. Nic się nie dzieje, mamy też tutaj Dominikę z nami, więc...
Jesteśmy obie, ale właśnie, bo tutaj też dużo mówimy o podróżach, o tym, jak to jest teraz, jak to było. Niedawno moi znajomi, którzy wybierali się do Włoch, pytali, czy tam Karolina, słyszałem, że ja w ogóle to najlepiej bez karty, że tylko można płacić gotówką, no i faktycznie tak jest. Jaka była najdziwniejsza waluta, którą pani zapłaciła? Wspominała pani wcześniej o krowach, tak, w plemieniu Mursi. Było coś jeszcze bardziej dziwnego? Albo coś zaskakującego dla nas może po prostu. Taką najsympatyczniejszą walutą to był jednak uśmiech. Tak. A inne waluty, no różne. Używam walut takich, jakie są w danym kraju. Używam, tak. I staram się, jak przyjeżdżam do jakiegokolwiek kraju, to uczyć się najpierw. Dzień dobry, dziękuję, przepraszam. I ile kosztuje? A propos waluty. Wiemy, że przywozi pani biżuterię, że zdarzają się dzieła sztuki. A jakie jeszcze pamiątki z podróży pani przywoziła? No, przywożę biżuterię, ponieważ biżuteria to nie tylko zdoba, ale także rodzaj amuletu. I kobiety w różnych biednych krajach, jak idą w pole, idą na targ, to noszą szczególną biżuterię, a ta chroni od słońca, a ta chroni od kradzieży, a tamta jeszcze od spalenia domu, więc trzeba się zabezpieczać w różny sposób. Albo od złego oka, bo złe oko, urok też jest bardzo rozpowszechniony. Ja sama tropiłam czarowników i znachorów zwłaszcza, bo chciałam, żeby mi pomogli. Ale w to trzeba mocno wierzyć. Zrobiłam książkę, zrobiłam film, ale pomocy od tych znachorów nie otrzymałam, ale oni dobrze życzą, tylko trzeba w to mocno wierzyć. Jak się w coś mocno wierzy, to na pewno pomaga, także i znachorzy. A tą biżuterię, znachorzy mnie oczyszczali. Wiecie, najpierw oczyszczali mnie jajkiem, liśćmi koki, a nawet świnką morską, w którą wchodziły ponoć moje złe prądy. No i dlatego nie mam. Mówią, że mam dobrą energię. Nie staram się, bo to albo się ma, albo się nie ma. Po prostu. Co jest dla pani największym bogactwem? Bogactwem? Mm-hmm. A co jest dla mnie największym bogactwem? Na pewno nie pieniądz, tylko wiedza. Bo wiedza tworzy bogactwo. Wszelkie i intelektualne, i finansowe. Wiedza największym bogactwem. Ale tak naprawdę to sztuka, ponieważ ja obcuję z tą sztuką stale, więc sztuka. Sztuka i wiedza. Wiedza i sztuka. No właśnie, czyli nie tylko. Uczymy wszystko. Sama to sobie teraz wymyślam, bo przecież nie zastanawiałam się nad tym. No tak, bo ale Karolina mnie zmusza. Bardzo często słyszałam odpowiedź na pytanie, że uwielbia pani pracę i ta praca jest też tą największą wartością, prawda? Praca. Praca, a tak, oczywiście. Jeszcze praca i przyjaźń. Praca jest wielką wartością, nie wyobrażam sobie życia bez pracy, bez przyjaźni, oczywiście bez miłości. No, ale przyjaźń jest równie ważna, bo jest może trwalsza, choć nie zawsze. Tak. Tutaj pojawiło się też takie pytanie właśnie ze strony ASP. PL, moja ASP.pl. Gdyby mogła, Paulina pyta, gdyby mogła pani cofnąć czas, to co zrobiłaby pani coś inaczej w swoim życiu? Co zrobiłabym inaczej? No trudno powiedzieć, bo miałam złe okresy w moim życiu. No ale kto wie, żeby poznać dobro, to trzeba przeżyć zło. Więc nie wiem, czy to było takie złe. Jakoś, mimo że złe,
no bo siedziałam pół roku w więzieniu, to wzbogaciło mnie na pewno, bo nauczyło różnych rzeczy, które mnie ukształtowały. Tutaj widzę, że mamy kolejne, tak, pytanie. Zapraszam serdecznie. Witam serdecznie, Darek z tej strony. Podróżuje Pani od bardzo wielu lat. Jest Pani dalej aktywną podróżniczką. Proszę powiedzieć, czy podróżowanie, nie wiem, 20-30 lat temu było łatwiejsze, trudniejsze od podróżowania na obecną chwilę? No sam Pan mógłby na to pytanie odpowiedzieć. Wiadomo, że było trudniejsze, skoro trzeba było załatwiać paszport, wizy i trzeba było mieć pieniądze, a na to, żeby mieć mało 150 dolarów na wyjazd, to trzeba mieć było zgodę, więc się trudno wyjeżdżało. Tak, a teraz tylko jeżeli ma się czas, zdrowie i pieniądze, to można cały świat objechać. Kiedyś to od tego tylko nie zależało. Zgoda, natomiast sama Pani mówiła, że pragnie dotrzeć do danego człowieka, do danej kultury. Czy na obecną chwilę, gdzie wszystko już jest takie troszeczkę bardziej skomercjalizowane, łatwiej, znaczy znajduje Pani takie... Które mnie interesują jeszcze? Nie, gdzie jest natura, taka naturalni ludzie, nie skażeni komercją. Tak, im dalej, tym lepiej. No, zresztą ja w Polsce, moje środowisko, to jest takie środowisko, dla którego ten pieniądz nie jest najważniejszy w życiu. Tak, ja mam ciekawych ludzi wokół siebie, bo i dobrych ludzi wokół siebie, bo innych nie warto. No, a jak gdzieś jadę, to też to się da wyczuć, tak. Jak jest się dobrym dla człowieka, serdecznym, to on tym samym odpowiada. Jak się do niego uśmiechniesz, to on też. Może to banalnie brzmi, ale tak jest naprawdę. Dziękuję bardzo. Proszę. Ale tutaj ta pandemia nam trochę pokrzyżowała plany różne podróżnicze. Pani przez to gdzieś nie pojechała, nie poleciała właśnie przez pandemię? Przez pandemię tak, więc wymyśliłam sobie, jak wykorzystać czas. No i jak? Po Polsce mogłam jeździć, jeździłam, zwiedzałam, opisywałam. No i opisałam tę podróż naszą z Tonim przez Stany Zjednoczone, kamperem 24 Stany, tak, 7 miesięcy. Naprawdę długa i ciekawa podróż, ale oczywiście ją dzięki internetowi mogłam trochę uwspółcześnić. Tak, bo można znaleźć różne rzeczy. I tak też powstała ta nowa książka, która powinna lada dzień, a może lada tydzień się ukazać. Mnie wydaje, niedaleko stąd położone wydawnictwo Bernardinum z Pelplina. Nie ogranicza mnie. Co napiszę, to wyda mi. Także to jest bardzo dobry układ. To są, rozumiem, dla Bernardinum. Dziękuję. Mam z nimi bardzo dobre kontakty i byle mi się tylko chciało, a jeszcze się chce. Ta Albania to jest taki najbardziej szalony plan podróżniczy, czy może jest coś jeszcze bardziej na razie, szalonego? Na razie tak, no nie są szalone rzeczy, są takie plany dalej jeszcze,
ale to wstyd uważam, nie znać Albanii, jak ona jest tak blisko. Więc uzupełniam sobie tą plamkę, zakrywam. No i Danię chcę zobaczyć, ponieważ w Danii znajduje się Muzeum Louisiana, jedno z najlepszych ponoć muzeum sztuki współczesnej na świecie. A ja go nie widziałam do tej pory. Wstyd, nie powinnam się przyznawać. Od was to niedaleko nawet. No, wybiorę się kiedyś. Widzę, że pojawiają się kolejne osoby, tak? Z pytaniem. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, to znowu ja. Ja takie pytanie, bo mnie naszło. Mówimy o miejscach, o uśmiechu. Pani podróżuje bardziej do miejsc czy do ludzi? Właśnie, to ciekawe pytanie. Kiedyś podróżowałam bardziej do miejsc, ale te miejsca stworzyli ludzie. A teraz podróżuję także do ludzi. Dowodem tego jest choćby ta książka Uśmiech Świata, gdzie pokazuje dzieci świata, pokazuje ludzi. I myślę, że na koniec mojej twórczości, zrobię taki album, przygotowuję się, Świat, który odchodzi, żeby pokazać, jak ten świat się zmienił, jak zmieniła go globalizacja, a ja jeszcze zdążyłam go zobaczyć, zanim się to stało. Więc i teraz interesują mnie również ludzie. A na co dzień tu ludzie najbardziej, oczywiście. Mam mnóstwo na szczęście przyjaciół. To wielka wartość, przyjaciele. Powtarzam do znudzenia, ale tak jest. Przyjaciele. Jak ja teraz mam kłopoty z oczyma, bo mam, to przyjaciel przyjedzie, pozwoli, może mi zrobić zakupy, coś przeczytać, jakiegoś maila, bo ja nie mogę. No, także niech żyją przyjaciele. Brawo dla przyjaźni, dla przyjaciół. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, mam na imię Maniek. Uwielbiam panią. Mam tylko jedno takie pytanie. Mówiła pani, że była pani w różnych krajach świata i nie była w kilku. Mam pytanie, czy była pani w San Escobar? Gdzie? San Escobar. Gdzie? San Escobar. San Escobar. San Escobar. Nie, może pan mi opowie. Już się pan dowiedział od kogoś, że taki kraj istnieje, prawda? Dokładnie. No, to jest pan dokształcony. Nie wie pani, myślałem, że może pani była, albo wie pani, kto niestety, był. Niestety, nie byłam. Liczę na pana. Ale nie musi pan tam jechać. Bo się pan zawiedzie, albo co? Dziękuję. No, ktoś jeszcze? Tak. Mam takie pytanie, bo pani jeździ od tych wielu, wielu lat i z tych różnych krain przywozi różne fanty. Pytanie brzmi, gdzie pani to trzyma? Gdzie trzymam? No przecież powiedziałam, że do muzeum oddaję. Do Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika, gdzie mają wielką kolekcję strojów, zwłaszcza z Ameryki Łacińskiej, a głównie z Gwatemali, bo tam najładniej je dziergają. Wszystko ręczna robota, tak, Majowie, różne plemiona Majów. Że jest też, bo Toni się tym interesował kiedyś, jakaś broń, kolekcja broni też tam jest. No i kolekcja w tychże naszyjników, czyli biżuterii świata. Także tam dużo ciekawych rzeczy, ładnie eksponowanych, można zobaczyć. Więc ja w
domu mam bardzo mało. Mam sporo sztuki, ale mało takich pamiątek z podróży, bo żal mi, żebym to sama oglądała. Niech zobaczy oko widza. Tak, niech tak. Postanowiłam tak i kontynuuję. Jak wyjeżdżam gdzieś, to staram się tam jechać, skąd mogę jeszcze coś ciekawego przywieźć do muzeum. A ma pani coś takiego, czego pani nigdy nie odda tego muzeum, co ma taką specjalną wartość? Nie zastanawiałam się, ale pewnie bym znalazła. Dziękuję. Proszę. Dzień dobry, Pani Elżbieto. Dzień dobry, Pani Elżbieto. Dzień dobry, ja witam. Nazywam się Mateusz i mam takie pytanie. Pani jako kobieta, jako podróżniczka jest autorytetem dla wielu ludzi, młodszych i starszych. A chciałbym zapytać, czy Pani ma jakiś podróżniczy autorytet oprócz swojego męża Tonego? Czy był taki człowiek w Pani życiu i dlaczego ta osoba została Pani autorytetem? Tak, Arkady Fidler, którego książki czytałam i który mnie bardzo zainteresował i którego poznałam osobiście, tak, i z którego synami, rodziną się nadal przyjaźnie. To był człowiek, który mi ten świat otwierał. Dziękuję. Proszę uprzejmie. No i oczywiście Ryszard Kapuściński, z którym się przyjaźniłam, ale on był potem, bo był niewiele ode mnie starszy, 2-3 lata. Tak, to, ale na pewno to był taki dla mnie guru, ponieważ on szanował właśnie innych, tego innego i starał się pokazać, jak on naprawdę wygląda, a wygląda tak samo. Takie same wartości ceni, bo to, że my mamy 10 przykazań, oni też je mają, naprawdę. Ale ciekawe jest, wiecie co, że jak byłam w Chinach i oglądałam w Chengdu takie rzeźby buddyjskie, to zobaczyłam jakby sąd ostateczny. Siedzi ten Konfucjusz zapewne, bo tam są 3 religie połączone w tych rzeźbach. Konfucjanizm, taoizm i buddyzm. Siedzi sobie po środku, po bokach ma jak gdyby apostołów, a pod nimi na dole jest kocioł i diabły wrzucają ofiary. Niesamowite, że to piekło istniało już wcześniej. Piekło. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, Pani Elżbieto. Mam na imię Joanna i jestem Pani wielką wielbicielką. Jest Pani dla mnie ogromnym wzorem. Moje pytanie jest następujące. Napisała Pani bardzo wiele książek. Czy przed pisaniem którejś z nich były jakieś obawy, jak ja to napiszę, nie mam pomysłu, czy jednak każda przychodziła z łatwością? Pomysły zawsze miałam, jak nie miałam, ponieważ to takie oczywiste rzeczy. Najpierw pisałam o Ameryce Łacińskiej, napisałam sporo książek, potem pisałam o sztuce, potem pisałam o świecie, a potem o Polsce. I mam nadzieję, że jeszcze tych pomysłów na Polskę będę dużo miała. Jak będę wracała do Warszawy, to będę się tu rozglądać po drodze. Co tu ciekawego zobaczyć, sfotografować i opisać, tak. Także myślę, że jeszcze pomysłów mi wystarczy. A jak mówiłam, w razie czego to zostanie mi sztuka. Dziękuję bardzo. Ale tutaj ja jeszcze dopytam, ten proces pisania książki, to jak książek, jak rozumiem, to jest taka praca, że Pani Elżbieta wstaje o godzinie 8 rano. Nie, wstaję o 8 rano, ale od razu nie zasiadam, to znaczy nie mam takich ustalonych godzin. Jak chce mi się pracować, a przeważnie chcę, to lecę do tego jedne. Teraz niestety
ponieważ mam kłopot ze wzrokiem, to muszę lecieć do komputera, który mi czyta różne rzeczy. Tak. A potem, wiecie, niestety, dwa ostatnie rozdziały podyktowałam, nagrałam na dyktafon. I to jest smutne, ponieważ znacznie lepiej inaczej się pisze, a inaczej się dyktuje. Ale była redaktorka, powiedziała, że nieźle, dałam jej to napisane i czekam na ciąg dalszy. I teraz muszę niestety dyktować to, co chcę wam przekazać. A piszę lepiej niż mówię, wydaje mi się. Czas nas goni, ale mam nadzieję, że uda się też jeszcze zadać ostatnie pytania. Proszę bardzo. Dzień dobry, Arek z Kalisza. Arek z Kalisza? Arek z Kalisza. Albert. Arek. Arek! Chciałem się dopytać w czasie tych wszystkich niezliczonych podróży, czy była taka sytuacja, że gdzieś w jakimś plemionie, wódz plemienny nagle się w pani zakochał? Była taka sytuacja, czy złamała pani serce jakiemuś wodzowi i do dzisiaj beczy w krzakach? O, ale pan romantyczny. Chciał mnie naciągnąć na to mój biograf, że niby prezydent, skoro mi proponował pracę i tego, i obywatelstwo, ale to nieprawda. To tylko tak chciał usensacyjnić dzieło. No ale to dobry wódz plemienia, nie? A nikt mnie nie chciał porwać. Na szczęście przecie, tak. Aczkolwiek jako blondynka, młoda niegdyś, zwracałam uwagę, ale wiecie, ja się wcale nie bałam. Jak raz jechaliśmy z Tonim i zepsuł nam się w nocy samochód w Meksyku, to on mówi tak gdzieś koło 12:00, no to jedź do najbliższego miasteczka i sprowadź pomoc, no. No to wyszłam, stanęłam na drodze, ktoś jechał, jakiś dwóch facetów, poprosiłam, zawieźli mnie 50 kilometrów. Były zamknięte już wszystkie warsztaty, więc skazałam się zawieźć na policję. Obudziłam tego dowódcę, on obudził z kolei kogoś z warsztatu i mnie ten facet odwiózł do Toniego, który czekał. Wjechaliśmy na tą ciężarówkę, tylko cały czas trzeba było siedzieć w samochodzie, bo ta ciężarówka służyła do przewożenia bydła i niezbyt ładnie pachniała. No, to tak bywało. Nie bałam się, że mnie zgwałcą gdzieś. Widocznie nie byłam dostatecznie atrakcyjna, na szczęście. Nie zostało nam już dużo czasu, ale proszę bardzo. Ponownie Rafał z Tychów. Wcześniej przy pytaniu pani powiedziała, że ulubionym pani miastem jest Wenecja. To jest także jedno z moich ulubionych miast. Biennale architektury, biennale sztuki, wiadomo, to trzeba, tam trzeba być. Ludzie jeżdżą do Wenecji, wydaje się taka mała, idą sobie klasyczną trasą i mówią, że w jeden dzień jest do zwiedzenia. Wiadomo, że nie. My to wiemy. Chciałem się zapytać, czy jest w stanie pani teraz polecić jakieś takie miejsce, gdzie można po prostu wejść bez specjalnych przepustek, gdzie zwykły szary człowiek może wejść, ale który jest poza tymi sztampowymi programami zwiedzania. Jeżeli teraz nie jeżdżę, to dlatego, że się wymaga różnych właśnie sztampowych rzeczy do załatwienia. I że mam co robić w ojczyźnie, oczywiście. Ale jak jestem w świecie, to mi sztampa nie przeszkadza. Ja realizuję swój program. Dziękuję. Proszę. Dobra, niestety powoli musimy kończyć, więc jeżeli jest to szybkie pytanie, bardzo szybkie,
Bardzo szybkie, tak. To znaczy szybka odpowiedź, tak? No, dokładnie, tak. Na taką musimy niestety. Dzień dobry, tutaj Litka i Marek. Jesteśmy z Iławy, całkiem niedaleko Torunia. Fajnie. Chcieliśmy panią zaprosić do siebie do miasta. Byłam tam. I w związku, a była pani, ale w związku z tym takie pytanie. Jak pani by się przygotowała do takiej podróży, ale wiedząc, że nie musi się pani martwić o nocleg, bo oczywiście zapraszamy do siebie, ugościmy panią chętnie. Dziękuję. No przede wszystkim poczytałabym o tej Iławie, posłuchała wszystkiego, co się da dowiedzieć, żeby wiedzieć, co tam mogę zobaczyć. Dziękujemy. A ponieważ mam do pana zaufanie, to pieniędzy bym nie liczyła. I tym przyjemnym akcentem i zaproszeniem do Iławy musimy niestety kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Jurek Owsiak jest już z nami. Moi drodzy, pani Elżbieta Dzikowska! Brawa! Elżbieta, to takie 100 lat zamaskowane, bo może tak nie brzmiało, ale to dla ciebie nasze podziękowanie. Dziękuję. Co masz to, piękną... Co to za fantastyczny facet ten Jurek. Musiałam powiedzieć coś miłego, zwłaszcza, że za to zasługuję. To jest dla ciebie. Mało tego, mam jeszcze dla ciebie taką piękną, pamiątkową tutaj torbę. Ja ją będę nie odrzucić, nie dźwiga, czyli się wymieniliśmy. Jak mogę pomóc. To jest także dla ciebie, Karolina. Bardzo dziękujemy. To ja bardzo dziękuję za możliwość. Po raz kolejny, moi drodzy, Onet świetnie to wszystko prowadzi. To wszystko super wygląda. Elżbieta, jeszcze tu jest Dzidzia. Dzidziu, chodź do nas. Bo też ja, moja żona tutaj biegła się z tobą. Nie zostawimy ciebie, jeszcze ci pokażemy cały festiwal, jak wygląda, bo to jest festiwal globetrotterów, ludzi wędrujących. Tak, tu tak, się, no, fajnego tu się łazikuje. Faceta, fajnego. Tutaj się łazikuje, tutaj się chodzi, tutaj się któremu wszystko ogląda. Któremu się chce, stale mu się chce. I to jest najważniejsze. Ale im też się chce, i wszystkim się chce. O, jest moja żona, jest Dzidzia. Kobiety się całują, to ja tylko powiem, że dzisiaj mamy drugi dzień festiwalu. Też będzie fajnie. Ale jest taka tradycja, chcielibyśmy sobie zrobić zdjęcie. Tutaj się odwrócimy. Będziemy tyłem do publiczności, chodź. Ale oni nam to wybaczą. Tutaj stań. Żeby państwa było. A to byśmy musieli wypiąć się. Z tyłu hałas. Bardzo dziękujemy. My to wielkie podziękowanie jeszcze raz. Wielkie brawa. Absolutna ikona. Osoba, która cały świat obejrzała, zwiedziła i podzieliła się tym. Nie zostawiła tego dla siebie. Ja tu byłem, Tony Hawk. Dziękuję bardzo. O, patrz, proszę. O, Jurek fryzurę zrobił tak jak ja. No proszę. Chcielibyśmy u tego samego fryzjera, u pani Ani. Nie, u pani Małgosi. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.